Jeśli podobają Ci się treści na moim kanale, zalajkuj, skomentuj, podziel się i zasubskrybuj. To pomoże mi w jego rozwoju. Jeśli przyszłoby Ci na myśl wesprzeć moją pracę na tym kanale finansowo, możesz to zrobić tuż pod tym filmem. Witajcie, drodzy widzowie. Cześć Wam. Tutaj Zygi z Teksasu. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch w środkowym Teksasie, a za mną jest rzeka południowego Teksasu, Rio Grande, albo inaczej nazwana przez Meksykanów po hiszpańsku Rio Bravo, zwana też Wielką Rzeką. Wielka? No, na obrazku nie widać, żeby była bardzo szeroka, nie jest też głęboka, chociaż jeszcze w ubiegłym wieku pływały po niej parowce i to od jej ujścia aż do Laredo, gdzie mieszka Jurek Pietrzak. W tej chwili już nie pływają, być może sporadycznie gdzieś u ujścia, ale rzeka traci coraz więcej wody, bo użytkowników zapotrzebowanie na wodę jest większe niż rzeka niesie tych wód. A niesie ich z daleka, bo rzeka dociera do nas aż z Colorado. Tam są jej źródła. Ja za chwilę pokażę Wam mapkę tej rzeki. Poczekajcie, niech się tylko ogarnę. Otóż to jest widok na jedną z jej dolin. Tutaj widać, że ta rzeka niesie wody trochę kolorowe, takie pomarańczowawo-brązowe. Prawdopodobnie jest po powodzi. Nie wiem, gdzie jest ta dolina, bo to wziąłem z Wikipedii, ale to zdjęcie już znam. To zdjęcie jest z okolic parku Big Bend w Teksasie. Też widać, że ten kolor jest żółtawy, czyli jest prawdopodobnie po powodzi, po dużych ulewnych deszczach. Raz miałem kiedyś okazję być w takim czasie nad tą rzeką i mało się nie utopiłem. Powiem Wam, że wyglądało to tak jakby... Znaczy rzeka prawdopodobnie była dwa dni po tej powodzi, jeszcze niosła dużo wód, ale brzegi wydawały się wyschnięte i bezpieczne, więc wszedłem na taki brzeg i utonąłem po pas. Zostały buty, spodnie do wyrzucenia, właściwie ubranie, zostałem w majtkach, więc słuchajcie, rzeka może być niebezpieczna, dlatego że i jest dużo ostrzeżeń przed tym, dlatego że tak zwane szybkie deszcze, gwałtowne deszcze mogą spowodować przybranie, a tak szybko jak przychodzą te deszcze, tak szybko odchodzą i wydawać by się mogło, że brzegi są bezpieczne, ale tak nie jest, bo rzeka w tym czasie naniosła bardzo dużo błota. Więc stosujcie się do wszystkich ostrzeżeń. Ja właśnie takie wtedy zignorowałem, no i wpadłem. Wpadła też moja wnuczka, ledwo ją tam wyciągnęliśmy, znaczy ją tak, ale jej buty pozostały na zawsze w błocie. Rzeka Rio Grande jest zaskakująco piękna. Bardzo mi się podoba ta rzeka. Tutaj jest inny jej widok, tu jest widać dużo czyściejsza. To jest w okresie lata, a także wtedy, kiedy nie ma burz, to jest widok od strony, jeszcze raz może pokażę, z drugiej strony, z tej strony to jest Rio Grande w Big Bend i tam jest po lewej stronie Meksyk, po prawej stronie, tu gdzie jest fotografujący, to są Stany Zjednoczone i ten widok jest podobny, też po lewej stronie Meksyk, po prawej Stany Zjednoczone. Jakie jeszcze widoki Wam mogę pokazać tej rzeki? Może mapa. O, rzeka płynie z Colorado, tam u góry i przepływa przez cały obszar Meksyku, aż dociera do stanu Chihuahua i płynie granicą pomiędzy Stanami i Meksykiem aż do Teksasu. Właściwie cała granica Teksasu to rzeka Rio Grande. Rzeka Rio Grande wpływa w Brownsville, a właściwie przy ujściu jest plaża Boca Chica, taka dzika plaża i tam niedaleko mieści się stacja startowa
promów kosmicznych Elona Muska. Byłem tam kiedyś przy tej stacji, chciałem robić zdjęcie, ale niestety bardzo szybko straże nas przegoniły, nie zrobiliśmy chyba ani jednego ujęcia wtedy. Aczkolwiek miałbym ochotę kiedyś tam pojechać i zrobić przynajmniej z daleka kilka ujęć. Tu jeszcze jedno zdjęcie blisko rzeki Rio Grande, dlatego że to jest most, tak zwany most Ameryk, łączący Meksyk ze Stanami Zjednoczonymi. No, widać wjazd od strony Meksyku do strony Ameryki. Tam, gdzie te zakorkowane ulice, to jest wjazd do strony USA. A w tamtą stronę widać, że jedzie niewiele samochodów. Tam są dwa pasy. Powiem wam, że kiedyś bylibyśmy pomylili te pasy. No i prawdopodobnie znaleźlibyśmy się na bramkach granicznych, gdyby nie przytomność umysłu jednego z pasażerów i szybko przeskoczyliśmy na sąsiedni pas, żeby zjechać jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Byłby problem, bo nie mieliśmy żadnych paszportów, więc wydostać się z powrotem prawdopodobnie byłoby ogromnym problemem. Czemu ja tak dzisiaj o tej meksykańskiej i amerykańskiej rzece? Szczerze mówiąc, mam ochotę tam pojechać i pobyć trochę, więc jeśli pozwoli w tym roku czas, wiosna, no to pojadę zrobić wam jakieś ujęcia, zdjęcia z nad granicy z Meksykiem, z nad Rio Grande. Dobra, a dzisiaj tematy takie bieżące. Przeczytam komentarze i będę się do nich odnosił dzisiaj, ale wybieram tylko takie, które po prostu dają jakiś impuls do rozmowy. Pierwszy komentarz Wiesia Stern napisała tak. Powinniśmy stanowić jeden naród na naszej planecie Ziemi w jedności. Otrzymuję wiele przekazów od innych cywilizacji, tych pozytywnych, we śnie świadomym, i od nich usłyszałam coś takiego. Jak bardzo zdziwieni będą ci wszyscy, którzy kłamią i manipulują całymi narodami, kiedy dojdą do wniosku, że sami zostali oszukani i zmanipulowani. Dodaje Wiesia tak. Ten cytat bardzo rezonuje z tym, co powiedział pan Jackowski i ty, drogi Zigi. Pozdrawiam serdecznie. No ciekawe, ciekawe. Jeśli chciałabyś o takich snach swoich opowiedzieć, to ja otwieram swoje podwoje. Możesz do mnie napisać maila, możemy się też spotkać i możesz poopowiadać. No oczywiście Grażyna Góra, zawsze pozytywna, pisze wszystko co najlepsze przed nami, kochani. Siejmy dobre ziarna, to i plony będą obfite, i siejmy dalej, każdy z nas i wszyscy razem tworzymy tą obfitość. No tak, i to jest fajne, ale Łukasz Pos napisał tak. I ja się też do tego odniosę. Łukasz pospisze. Napisałem już komentarz. Teraz chciałabym... Aha, nie wiem, czy to kobieta... Przepraszam, bo nie wiem, czy to kobieta, czy też się tylko pomyliłaś. Jeszcze raz. Napisałem już komentarz. Teraz chciałbym zadać otwarte pytanie, bo w jednym z poradników zapadło pytanie, o jakie tematy poruszać. Czytam dosłownie tak, jak jest napisane. A więc dziwię się, że tak odważny i inteligentny prowadzący nie porusza tematów bieżących i przyszłościowych. W nawiasie, ale tylko z pozoru. Takich jak wygaszanie produkcji żywności na świecie w masowej skali, zwłaszcza w USA, o planach wdrożenia nowych trendów żywnościowych, jak jedzenie robaków, mięso, celebrytów. Tutaj nie rozumiem, no chyba nie chodzi ci o to, że będziemy jeść celebrytów. Jedzenie ludzkiego mięsa jako alternatywa, no nie wiem, może. Bo zrobiło się gorąco, a tu cukierkowo, więc gdzie równowaga, by nie było mdło. Dla mnie obudzenie to droga bez tabu i zasłon, by prawda stała się naga. Człowiek obudzony jest odważny, mimo wszystko człowiek obudzony to istota myśli, słów i czynu. Gdzie ta połączona święta trójca jest z Bogiem w nas, Bogiem w akcji tu i teraz? Serdecznie zapraszamy do refleksji i pozdrawiam, zdrawiam gorąco. Właśnie, drogi Łukaszu.
może ja tak wrócę do szczegółów, do tego pierwszego zdania. Prowadzący nie porusza tematów bieżących i przyszłościowych, takich jak wygaszanie produkcji żywności na świecie w masowej skali, o planach wdrożenia itd., itd. No i powiem Ci tak, mam z tym dylemat, bo na wielu kanałach jest mowa o tym, co dzieje się i jakie są te trendy. Jedzenie robaków, mięso sztuczne, tego drugiego nie powiem, bo nie wiem, czy mi nie zbanują, ale jedzenie tego mięsa, którego się nie powinno jeść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko tak, zastanówmy się, Łukasz, razem. Mamy takie informacje, bo sam o tym piszesz, czyli ty masz te informacje i ludzie mają te informacje. I pytanie teraz, co to w tobie wywołało? Jaka jest reakcja? Ja ci powiem, co we mnie wywołało, ale zastanów się, co to w tobie wywołało? Jaki jest skutek tego, że wiesz? No nie jest mdło wtedy, nie? Bo jest... I ludzie tego szukają, ja wiem. Ludzie chcą atrakcji, typu... Kurczę, Bill Gates będzie robił tam kotlety z, nie wiem, z papryki, nie? Czy z jeszcze gorszego świństwa. Okej. Okay. No i czy rzecz w tym, że my mamy rozdziawiać gębę na każde takie diktum, tam Klausa Schwaba, Billa Gatesa i czekać na kolejne rzeczy, które się za chwilę wydarzą, bo właśnie od dzisiaj w Polsce wprowadzono możliwość sprzedaży mąki z robaków. No i co z tego? Ja się chcę Was zapytać, co z tego? Co my zrobiliśmy, żeby tak nie było? Czy masz jakąś propozycję? No, do przodu może nas popchnąć tylko działanie. I Ty piszesz o tym i na moim kanale ja namawiam właśnie do działania. Tu i teraz. Po to powstała seria tych programów Moja Droga do Przebudzenia, ale i Mój Nowy Świat, żebyśmy my tam przedstawiali sobie, jak my ten świat chcemy zmienić, a nie jak się ekscytować tym, co oni nam zrobią i czekać na kolejne coś, co oni nam mogą zrobić. Bo tak, to możemy siedzieć, ekscytować się. No wiesz, oczywiście to jest mój punkt widzenia. Mnie to brzydzi, to, co się dzieje, to, co oni robią, ale nie chcę czekać z założonymi rękoma. No i teraz do meritum. Słuchajcie, właśnie a propos. O planach wprowadzenia robaków do obrotu, a dokładnie świerszczy domowych, to będą te wszystkie takie świerszcze domowe, czyli wiecie co, nie? Ja ich tam pod piwnicą, pod domem mam mnóstwo. Słuchajcie, fabryka prawie. O tym było wiadomo. I teraz pytanie, czy my z tym coś zrobimy? No, taki przykład. Trąbiłem ponad rok temu o aluminium. Wszędzie w produktach spożywczych jest aluminium. To znaczy nie w środku, tylko myślę o opakowaniach. Dziś nawet polscy producenci cukierków czekoladowych kiedyś pakowali je w papierek, a potem były zawinięte w aluminium. To tak było kilka lat. Dzisiaj już nawet tego nie robią. Po prostu bezpośrednio w aluminium. Wszyscy o tym wiemy. I teraz pytanie. Kto zrezygnował z jedzenia tych cukierków? Jaki procent ludzi? Co to dało? To jest taki przykład z brzegu. Aluminium można by tutaj pociągnąć na całą audycję, na cały porannik, bo to jest rzecz, która jest w tej chwili nagminna. Polscy producenci w tym wiodą wszystkie zupki w proszku, wszystkie opakowania ciastek, opakowania chipsów. To wszystko jest bezpośrednio w aluminium. Bezpośredni styk żywności z aluminium. No i wiecie, czym to grozi. To jest Alzheimer na zawołanie. Czy ktoś przestał kupować tego typu produkty? Gdybyśmy dziś przestali kupować te produkty, no to producent by się zastanowił, dlaczego ich nie kupują. Takie dobre
wedlowskie czekoladki, czy też moje ulubione Principolo. Już nie chcę Principolo, słuchajcie. Jeszcze niedawno były pakowane w papierku i w sreberku, teraz już tylko w aluminium. Więc to tędy droga, słuchajcie. To tędy droga. My musimy zaprotestować naszą kieszenią. Nie kupować, nie dokładać do tego, czego nie chcemy. A ten obraz jest dziś taki, że myśmy już porzucili aluminium, zapomnieli i szukamy kolejnego diktum, kto nam coś tam powie, co im teraz robaki, tak? Będą modne. Będziemy mówić na robakach, schodzić z kanału na kanał, ekscytować się. Za chwilę zostawimy robaki, bo będzie mRNA w mięsie i zostawimy robaki, będziemy mRNA ile? Miesiąc? Bum, 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 bum. Pokręciło się, pokręciło. Nic z tym nie zrobiliśmy. Łukasz, wiesz, o czym mówię? Jeszcze a propos robaków. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do jedzenia badziewia, że to właśnie z tym mamy problem. Ludzie jadąc na stację benzynową, bo dzisiaj czytałem, że właśnie, czekajcie, jak to powiedział prezes Orlen, Obajtek, że bułki w ich firmie, czyli w Orlenie, będą wypiekane z mąki ze świerszczy. I teraz pytanie, czy ludzie pójdą po te hot dogi? Pójdą po te burgery? Kupią te bułki, czy nie? Bo ja myślę, że 80% pójdzie. Nawet się nie będzie pytało. Co więcej, będą się zachowywali tak, jak ta lewicowa posłanka, pani, jak ona się nazywała? Zaraz wam powiem. Posłanka Żukowska. Jak skomentowała? W sumie to popieram, bo to cenne źródło białka, a na pewno jest je łatwiej pozyskać z małych zwierzątek, jeśli chodzi o ochronę klimatu, niż na przykład jeśli mówimy o wołowinie. Bo żeby wyprodukować kilogram wołowiny, trzeba zużyć strasznie duże ilości wody. Jadłam kiedyś robaki, takie chrupiące były, smażone. Nic takiego niesamowitego. Nie? No. Ale słuchajcie, zastanówmy się nad tym głębiej. Mówimy tylko o tym, że robaki mają białko w sobie, że są duże ilości białka i to jest prawda. Nie możemy tego zaprzeczyć. Ogromne ilości białka. Ale oprócz tego zawierają tak zwaną chitynę. I istnieje coś takiego jak chitynoza, czy też alergia spowodowana nadmierną ilością chityny w organizmie. Część dzieci, może nawet o tym rodzice nie wiedzą, jest uczulona właśnie na chitynę, ponieważ chitynę, jak również jaja niektórych świerszczy czy też czerwców, dodaje się jako barwniki. Czerwony barwnik albo różowy barwnik. Odwłoki są różowym barwnikiem, a jaja są czerwonym barwnikiem i dodaje się to do galaretek, do cukierków, do oranża, do kolorowanych napoi, do ciast. To już jest powszechne. To nie jest coś nowego, słuchajcie. W czym jest problem? Usłyszałem takie uzasadnienie osoby, która bardzo popiera wprowadzenie tej żywności, że przecież Azjaci jedzą to już od wieków. No właśnie. I teraz powiedziałem tej osobie, posłuchaj to, co powiedziałaś, tego zdania. Przecież Azjaci jedzą to już od wieków. Ich dieta została zbudowana właśnie w taki sposób, że ich organizmy przyzwyczaiły się prawdopodobnie po wielu tysiącach albo milionach osób, które było chorych z początkowo i zmarło z tego powodu, ale w końcu organizmy się przyzwyczaiły, by spożywać robaki, jeść między innymi chitynę. Ale my, zmieniając tak drastycznie dietę, zupełnie jesteśmy bezbronni. Zupełnie. Wprowadzenie masowo, na masową skalę chityny do obrotu, bo, czekajcie, przeczytam wam ten artykuł cały, gdzie mają być te mąki.
zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej z dnia 3 stycznia 2023 na polskim rynku spożywczym już od 24 stycznia, czyli od dzisiaj to nagrywam, będziemy mogli zakupić produkty zawierające mąkę ze świerszcza domowego. Świerszcza, przepraszam. I będzie ta mąka w chlebie, bułkach, krakersach, paluszkach, herbatnikach, batonach zbożowych, analogach mięsa. Co to jest analog mięsa? Zastanówcie się. Analog mięsa. Analog mięsa. Analogowo. Produkty na bazie makaronu, pizza, produkty na bazie roślin strączkowych, sosy, czekoladowe produkty cukiernicze, zupy i koncentraty zup, także te w proszku, surowe wyroby mięsne. Mąka z insektów pod względem gospodarczym i ekologicznym jest bardzo dobrym krokiem, tutaj dalej w artykule, i tak dalej, tłumaczyła to dietetyk Agnieszka Piskała, dlatego, i tylko patrzę na jedno, dlatego, że ma, że jest wysokobiałkowa. Do cholery, ale co tam jest jeszcze? Czy ktoś to przebadał pod... Nikt tego nie badał, bo doszedłem do takich artykułów na... jaki to jest... Nawet na Medonecie, że nie było takich badań. Chityna stosuje się owszem do branży kosmetycznej, do gum do rzucia, do pas do zębów, do czekolady, żeby błyszczała, tam się stosuje chitynę. No ale, słuchajcie, ale nie ma badań. Co więcej, producenci, kiedy dodają barwnik chitynowy do galaretek, sosów i tak dalej, piszą zgodnie z prawdą. Nie dodano sztucznych barwników. Nie dodano, bo dodano jaja robali. Naturalne. Tylko kto weźmie odpowiedzialność za to, co stanie się ze zdrowiem milionów ludzi? Okej. To jest jedno z zagrożeń. Teraz pytanie, co my z tym zagrożeniem zrobimy? Czy my będziemy się ekscytowali kolejnym zagrożeniem, Łukasz? Bo ja naprawdę nie mam ochoty ekscytować się kolejnym i zrobić z tego kanał, na którym będziemy jutro omawiali nowy problem, pojutrze będzie jeszcze jeden problem, po pojutrze jeszcze jeden problem. Szukam rozwiązań. I ja, kiedy nawołuję do tego, żeby ludzie przychodzili z takimi rozwiązaniami, chcę popychać do przodu sprawę, ale w taki sposób, ażeby... Okej, dobra, przyznam się wam co do mojego pomysłu. Musimy być gotowi na tak zwane bypassy. Bypassy nie tylko w gospodarce, ale wszędzie. Inaczej mówiąc, to my musimy sobie zapewnić źródło pożywienia. Gdyby dzisiaj jedna trzecia klientów hipermarketów przestała kupować to świństwo, to nie ma szans na to, żeby to się sprzedało. Powstałoby od razu pytanie w głowie. Oni nas traktują jak przygłupów, którzy pójdą na wszystko, aby tylko zapełnić brzuch. Więc to, do czego ja nawołuję, to do myślenia o tym, ażeby zrobić tak zwany bypass gospodarczy, ominąć chciałem powiedzieć rynek zbytu, ale to nie chodzi o rynek zbytu, tylko tą sieć dostawy tych produktów, i stworzyć taką, ażeby kupować zdrową żywność. Czy to się da? Myślę, że w większości nie. Aczkolwiek do tych wszystkich świadomych, słuchajcie, to nie czekajcie. Nie ekscytujcie się kolejnym problemem, który wam rzucą przed oczy. Tylko róbcie coś sam. No, ja mogę tylko mówić do was, ale nie mogę tego zrobić za was. Więc moja prośba, apel, działajcie. Ja wiem, że bardzo dużo osób działa. Dzisiaj miałem bardzo ciekawą rozmowę z Jakubem z Polski, który był, muszę powiedzieć, był właścicielem dużej fabryki, nie powiem jakiej, żeby go nie zidentyfikować, dużej fabryki, i kiedy go, przepraszam za słowo, wyruchano z rynku,
to nie załamywał rąk, no bo z czegoś trzeba żyć, stracił nie tylko biznes, ale i możliwość uzyskiwania dochodów. Po prostu robi bypass. Nie mogę wam zdradzić szczegółów tego, bo to jest jego biznes. On mnie do tego nie upoważnił, ale powiem tylko tak. To nie jest tak, że on zadbał o siebie, bo on jest przedsiębiorcą. Więc on ten bypass zrobi tak, żeby to służyło wielu ludziom i to będzie właśnie żywność, zdrowa żywność, ale prawdopodobnie inne aspekty tego bypassu też. Rozmawiałem dzisiaj też z Pawłem Znykiem z Zielarni Pienińskiej. Kochany człowiek, wysłał mi film, on będzie za chwilę na moim kanale, w premierze, ale on też otwiera podwoje dla ludzi, którzy myślą podobnie. A od 2 lat, właściwie to od 3 lat, mówię o hydroponice. Hydroponika naprawdę może wam dać, no liczę, że jeśli ktoś się zaweźmie, to całkowicie może mu zastąpić produkty sklepowe, ale jeśli nie nawet, to może w znakomitym stopniu je uzupełnić. I no słuchajcie, ja to robię od ponad 2 lat. W tym roku, w styczniu teraz, zjedliśmy z żoną mnóstwo sałat. Tego się nie da przejeść. Ja mam malutką hydroponikę, ona nie jest duża. No wiesz, jeśli jesz codziennie sałatę, to na porcję takiej sałaty na 2 osoby wystarczą 2 takie niewielkie główki. Główki to nie są główki, bo to nie wygląda jak głowa, to są takie kiście tej sałaty. Ja akurat miałem w styczniu butter crunch, taką maślaną, chrupką sałatę. Ale można stosować różne. Można hodować szpinak, seler naciowy. Można hodować, jak to się nazywa, boćwina? Nie buraki. Buraki też można, ale boćwinę. Słuchajcie, to jest doskonały składnik uzupełniający nasze dania obiadowe. Doskonały. Chcesz mieć białko? Czemu nie zrobisz fasoli w hydroponice? No i teraz na pewno, wiem to, od razu będą pytania. Zigi, no fajnie ci się mówi, ty mieszkasz w Teksasie, masz tam jakąś działkę, swój dom. A ja mieszkam w bloku i mam tylko mały balkon. Okej, dobra. Słuchaj, wybiję ci te argumenty z rąk, okej? Zgadzasz się? Po pierwsze, nawet na małym balkonie można zrobić hydroponikę. Po pierwsze, jasne, nie będziesz tego miał dużo. Możesz mieć zioła, jakieś cebule, czosnek, przyprawy. To też jest uzupełnienie. Gdybyś się uparł, to co ja miałem z tymi sałatami, takie urządzenie w postaci przepływającej wody w rurkach i tam jest 105 gniazd na 105 roślin, to też mógłbyś mieć to samo, co ja mam w hydroponice. Ale dobra, okej, nie chcesz sobie niszczyć balkonu. To kto wpadł już na taki pomysł? Słuchajcie, okej, zbieramy się w 5, bo jeden z nas ma dom, a my w 4 jedziemy mu pomóc. Każdy z nas, z tych 5, ma swój stojak ze swoimi roślinami, pomagamy mu je obrabiać, nosimy wodę, przynosimy ekologiczny nawóz do tej hydroponiki, czyścimy, jeśli trzeba, spotykamy się na kawie albo na dobrej herbacie, żeby zobaczyć, jak te roślinki rosną, spędzamy wspaniale czas. Dlaczego nie tak? Kto wpadł na taki pomysł? Jednocześnie, słuchajcie, jednoczymy się. Pisała niedawno w komentarzach pod jednym z filmów bardzo fajna istota. To było na kanale u Joasi Pilatowicz, kiedy mnie zaprosiła do live'a, że prosiła się, bo miała działkę, miała dużo produktów, prosiła się, żeby ktoś przyszedł i zabrał te wyhodowane rośliny i nikt nie chciał przyjść. Słuchajcie, więc o czym my mówimy? Musisz jeść robaki? Bo nie wiem, bo nie chce ci się przyjść i zebrać tego, co wyrosło i ktoś ci to daje za darmo? Czy nie chce ci się pójść do znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek i zaproponować, hej, słuchaj, to może zróbmy ten bypass. Hydroponika jest doskonała, bo niezależnie od tego, jaka jest ziemia,
czy to jest piasek, czy glina, czy nieurodzajna, zawsze daje efekty. Nie musisz mieć sztucznych nawozów. Ja nawożę ekologicznie. To są mililitry dodane do wody. Ja akurat stosuję dzisiaj dwa rodzaje nawozów. Jeden to jest nawóz z odchodów rybnych. A staram się, ten nawóz akurat kupuję, ale słuchajcie, można doskonale zrobić sobie nawóz samemu. Jeśli macie, jak się nazywa to miejsce, gdzie się wyrzuca resztki, kompostownik, to można przez ten kompostownik przepuścić wodę, odfiltrować tą wodę. Ona nawet może postać w tym kompostowniku, ta woda, albo też wszystko z kompostownika wrzucić do plastika, zalać do jakiegoś pojemnika plastikowego, zalać tą wodą, niech odstoi jeden dzień, a potem odcedzić i zasilić, sprawdzić sobie, ile jest ppmów, ile jest nawozu na mililitr wody, żeby nie było za dużo, i wlać. I masz nawóz ekologiczny, swój. Możesz też kupić, są ekologiczne, non-GMO, organiczne nawozy z roślin. One są już przerobione, tam nie ma bakterii, niepożądanych bakterii, więc możesz być spokojny o to, że ta hydroponika ci nie padnie. Słuchajcie, to od posiania, ja posiałem 16 stycznia, nie, przepraszam, 3 stycznia posiałem buraki. Moje buraki już były pikowane tydzień temu, już były pikowane, są już w osobnych pojemniczkach. Domyślam się, że prawdopodobnie w kwietniu będę miał fajne buraki. Czy to jest trudne? Nie. Trzeba tylko chcieć. Więc wolę mówić, Łukaszu, o tym, co zrobić, niż ekscytować się tym, co oni mogą zrobić. Czujesz? Mnie już bierze obrzydzenie na kolejne zagadki, które oni nam szykują, a my tylko czekamy, kiedy się pojawi coś nowego, ekscytujemy się, to podajemy od jednego do drugiego, żyjemy w strachu, bo przecież, kurczę, jeśli oni teraz będą szczepili wszystkie zwierzęta, a to jest kolejny aspekt tej rozmowy, że podejmuje się już nie badania, podejmuje się wdrożenie do produkcji szczepionek dla zwierząt mRNA, tak, tych samych, które będą uodparniały zwierzęta na prawie wszystkie choroby, na wiele chorób. Tajemnicą Poliszynela jest to, co w nich jest. Ja tylko się domyślam, że te zwierzęta już nie będą organiczne. No więc dla tych wszystkich, którzy jeszcze się wahają, czy przejść na dietę wegetariańską albo wegańską, ja powiem dziś, jeśli jesteś świadomy, to zrób to szybko. I to nie z powodów ideologicznych, żeby nie zabijać zwierzątek. Chociaż jeśli masz to w głowie, to jest super. Ale jeśli jesteś świadomy i boisz się o swoje zdrowie i swoje życie i swoich potomnych, to nie masz wyjścia. Musisz przejść na jedzenie wegetariańskie albo wegańskie. I zaświtała mi taka myśl. Czy nasz Stwórca, Bóg, czy Wszechświat, czy też istota myśląca, ta nadrzędna, jak zwał, tak zwał. Czasami nie pomyślał sobie, kurczę, jak tych ludzi zmusić do tego, żeby w końcu przeszli na tą nową stronę życia, znaleźli się w tych wymiarach 5D. O 5D jeszcze za chwilę dzisiaj powiem. Jak ich zmusić do tego? Jak pociągnąć tych ludzi? No nie da się mówieniem samym, tak? Ludzie już też, widzę na moim kanale, tutaj mają dość tych moich kazań. No jak? I czy on sobie nie pomyślał czasem, no przecież nie przejdą, jeśli dalej będą żreć to mięso. No nie przejdą. Ono tak obniża wibracje,
Ja już nie mówię o tym, jak to mięso jest traktowane jeszcze za życia i skąd te wibracje, ale w ogóle wibracje mięsa są bardzo niskie. No i nie przejdą. I nie przejdą ci, którzy jedzą mięso, no bo nie przejdą. To co zrobić? To może podsunę tej ciemnej stronie taki pomysł, żeby zrobili wszystko tak, żeby ludzie się w końcu zorientowali, że nie mogą jeść tego mięsa. I zaczną jeść wysokowibracyjne produkty. Nie wiem, może idę za daleko w takim myśleniu, ale wiecie co? Życie nas przymusza do podjęcia pewnych wyzwań. Moja deklaracja tutaj stąd, że deklaruję, moja żona się ucieszy, bo ja czasem tam, bardzo rzadko, ale czasem podjadałem, albo jak byłem na kolacji u kogoś, albo też od czasu do czasu gdzieś tam coś wpadło. Rzadko, bardzo rzadko. Ale od dzisiaj deklaruję, że po prostu nie jem, szanując siebie, mój organizm, moje zdrowie, bo to, co nam szykują, to z pewnością będzie mniej więcej to samo, co zrobili tym, którzy wzięli to. Mówię tutaj przez ogródek, ale wiecie, o co chodzi, że w tym mięsie będą w składnikach te rzeczy, które były w tym, czego nie powinniśmy zrobić. Taki jest plan. To będzie wszystko pod płaszczykiem ochrony zwierząt. Rolnicy będą przymuszeni do tego. Ktoś, kto nie będzie szczepił swoich zwierzątek, również kur, będzie poddany dużym restrykcjom, a takie stado będzie wybijane. To już się działo, tylko to były inne szczepienia. Dziś mówi się o mRNA, tych samych. Dobra, a teraz jeszcze o pewnych komentarzach, słuchajcie, bo o ile bardzo lubię posłuchać pani Joanny Rajskiej, to już komentarze z tym związane nie zawsze pasują do mojej narracji. Chyba go nie znajdę, tego komentarza, ale jedna z istot napisała do mnie, pani Joanna Rajska na swoim kanale powiedziała, że ona próbowała znaleźć, dosłownie mówię tak, jak to było w komentarzu, ona próbowała znaleźć przestrzenie 5D i nigdy ich nie znalazła. No i ta komentująca pisze do mnie, no i jak to Zigi, czego my szukamy, skoro pani Rajska nie znalazła. No to słuchaj, należy to właściwie odczytać. Pani Rajska nie znalazła. Ja powiem ci więcej, ja też nie znalazłem. Ja też nie znalazłem. Ja, gdybym był w 5D i byłbym to znalazł, to prawdopodobnie już by mnie tu dzisiaj na kanale z wami nie było. My mówimy o pewnych teoriach, pani Rajska też mówi o pewnych teoriach i ja bardzo szanuję jej pracę. Hiperfizyka to jest książka, która trudna książka, ale którą, no muszę powiedzieć, połknąłem. Ale to jest teoria, tylko teoria. Nie można jej uznawać za realną i jedyną prawdę. Tak samo jak tego wszystkiego, co my mówimy tutaj na tych kanałach, my mówimy o pewnych teoriach i teraz z tych teorii wytworzy się obraz tego świata. My go tworzymy. Jeśli my do siebie nie dopuścimy możliwości istnienia przestrzeni 5D, to jej nie będzie. Tak działa ten świat. Jeśli nie dopuścisz do siebie tego, że przestrzenie 5D, czy też gęstości, czy wymiary 5D istnieją, dla ciebie tego nie będzie. Więc ja nigdy chyba za wiele takiego mówienia o tym, nie przyjmuj czegoś, opinii kogoś, mojej, pani Rajskiej, nie wiem, kogokolwiek na kanałach, jako prawdy, która ci wyznacza twój kierunek, gdzie ty masz iść. Ty masz swoją prawdę, poczuj ją. Jeśli nie wierzysz w przestrzenie światy 5D, to jest w porządku, okej. Tylko pamiętaj o tym, że wydarza się nam w życiu to, w co wierzymy. To, w co nie wierzymy,
nie ma prawa się wydarzyć. Nie ma wtedy kreacji, bo nie dałaś energii. Więc to tak a propos tego, w co my wierzymy, a w co nie wierzymy. Ja mam nadzieję, że ludzi, którzy chcą lepszego świata, świata między innymi 5D, ale świata bez wojen, bez ucisku, bez lęku, strachu, bez narzucania innym ich zdania, świata pięknego, wolnego, gdzie czujesz ten powiew wiatru na policzku, świata wolnego do tego, to, co ty chcesz robić, ale jednocześnie z poszanowaniem, z szacunkiem dla innych, to zróbmy to. Działajmy lokalnie, tu i teraz. Mój pomysł na bypassy rozwinę, to będzie albo osobny poradnik, albo osobny film. A dzisiaj to już wszystko długo było, słuchajcie, kurczę, znowu powiecie, że byłem jak kaznodzieja. No cóż, to nic. I tak was kocham. Trzymajcie się. Cześć.